czy kontynuujemy akcję Tu jest przyszłość, pan minister, pan marszałek Cezary Grabarczyk. Tu jest przyszłość, to nie tylko znak rozpoznawczy naszej akcji objazdowej po całej Polsce, po wszystkich regionach, po wszystkich powiatach. To jest też temat, na który prowadzimy rozmowy z licznymi środowiskami. Dziś grupa parlamentarzystów pojawiła się w województwie kujawsko-pomorskim. My jesteśmy w Grudziądzu i prowadziliśmy rozmowy z przedsiębiorcami, z samorządowcami. Odwiedziliśmy dworzec kolejowy, dyskutowaliśmy na temat przedłużającego się remontu, modernizacji linii kolejowej 207. Ale to, co najważniejsze było w czasie tych dzisiejszych spotkań, to rozmowa o przyszłości, troska o przyszłość, ale także nadzieje i szanse. Wiemy, że dzięki budowie autostrady A1, dzięki dobrej komunikacji A1 z Grudziądzem powstały tu i w całym powiecie doskonałe warunki do inwestowania. Wiemy, że pojawili się przedsiębiorcy, którzy swoją przyszłość, przyszłość swoich biznesów wiążą właśnie z tą ziemią. Rozmawialiśmy o potrzebie dalszej inwestycji w infrastrukturę. Takim ciekawym projektem jest projekt dotyczący drogi ekspresowej, która poprowadzi na północny wschód, ale także most, most północny. To jest dodatkowa szansa na rozwój, na otwarcie nowych terenów inwestycyjnych w powiecie. I deklarujemy, że będziemy tu wracali i będziemy kontynuowali rozmowy, w szczególności te, które rozpoczęliśmy dziś podczas spotkania z przedsiębiorcami. Oni mają mnóstwo dobrych recept. Wszystkie zapisaliśmy i skorzystamy z tych podpowiedzi. Wiemy też, że Grudziądz to miasto, w którym gościł Mikołaj Kopernik, nasz wielki rodak i dobry ekonomista. I dlatego teraz poproszę pana profesora, aby powiedział o tych problemach ekonomicznych. Tak więc, dzień dobry państwu, świadomi dorobku Mikołaja Kopernika, który przestrzegał nas wszystkich przed bardzo niekorzystnym zjawiskiem, które polega właśnie na zamianie dobrego pieniądza na pieniądz coraz mniej wartościowy, czyli krótko mówiąc, przestrzegał nas przed inflacją. To te ostrzeżenia znajdujemy teraz bardzo na czasie. Powinniśmy sobie wziąć do serca w związku z tym, że ceny w Polsce galopują niestety. To był zresztą jeden z wątków naszych rozmów z przedsiębiorcami i z samorządowcami. Przedsiębiorcy skarżyli się przede wszystkim na niestabilność prawa w Polsce, poza inflacją oczywiście i drożyzną, która dotyka wszystkich, na niestabilność otoczenia regulacyjnego, na częste zmiany w przepisach, a także w podatkach. To są warunki, które nie sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i rozwojowi inwestycji. Skarżyli się także na, no, można powiedzieć, zupełnie zbójeckie warunki, jeśli chodzi o dostęp do energii i ciepła, energii elektrycznej, prądu, ciepła, gazu. Na podstawie tych wszystkich przepisów, które zostały przez rząd w takim trybie awaryjnym przyjęte w ostatnich miesiącach, w ubiegłym roku i na początku tego roku, można powiedzieć, że koszty utrzymania firm, koszty funkcjonowania małych, średnich przedsiębiorstw wzrosły kilkakrotnie, co jest na dłuższą metę nie do utrzymania. Także apel ze strony przedsiębiorców do nas, do posłów, ale także szerzej do opinii publicznej jest taki, że po prostu trzeba przywrócić jakiś zdrowy rozsądek w tym wszystkim.
podawano nam całą masę przykładów, które świadczą o tym, że wzrost cen wcale nie musiał być taki wysoki, że duża część tego wzrostu to po prostu zwiększone marże państwowych koncernów energetycznych i paliwowych, że mieliśmy do czynienia z sytuacją, że jakby wykorzystując sytuację trudną za naszą wschodnią granicą, koncerny paliwowe po prostu nabijały nas wszystkich butelkę i to, co obywatele odczuwają na każdym kroku, zwłaszcza wtedy, kiedy dostają rachunki za prąd czy za gaz, przedsiębiorcy odczuwają także każdego dnia, ponieważ muszą utrzymać swoje przedsiębiorstwo. Jeśli chodzi o samorządowców, to wysłuchaliśmy planów rozwoju tego regionu, pięknego miasta Grudziądza, z których wynika rzeczywiście, że jest bardzo wiele zadań, bardzo wiele wyzwań. Jest kwestia kontynuowania jakby odbudowy pięknych zabytków tego miasta. Są również potrzeby inwestycyjne, o których mówił pan marszałek. No niestety samorządy w ciągu ostatnich 2 lat znalazły się w tragicznej sytuacji finansowej. Przez Polskę przeszła plaga pod nazwą Polskiego Ładu, który niestety odebrał bardzo dużą część dochodów samorządowych w postaci przede wszystkim udziałów w PIT-cie, w podatku od dochodów indywidualnych, co powoduje, że samorządy, w tym również i miasto Grudziądz, po prostu mają bardzo duże kłopoty, żeby no, związać koniec z końcem. Są bardzo ambitne plany, są bardzo poważne projekty inwestycyjne, które mogą stanowić podstawę bardzo szybkiego rozwoju tego regionu, ale oczywiście no, samorząd został pozbawiony dużej części dochodów z PIT, ale także subwencji oświatowej. W związku z tym te dziury w budżecie są na tyle istotne, że one po prostu zmuszają do oszczędności. A zatem apel ze strony samorządów również taki, żeby no, władze centralne w Warszawie nie myślały, że wszystko można w Warszawie ustalać, planować i realizować. Że samorządy to te instytucje, które wiedzą najlepiej, co potrzeba w danym regionie, czego ludzie oczekują, jakie są priorytety i preferencje. No, zapisaliśmy sobie te wszystkie uwagi i mogę tylko powiedzieć, że one się pokrywają w dużym stopniu z tym, co słyszymy w innych regionach, w innych województwach. I to wszystko, te wszystkie informacje, wnioski, a także propozycje, które usłyszeliśmy z ust zarówno przedsiębiorców, jak i przedstawicieli władz samorządowych, one będą stanowiły cenny wkład do naszego programu na najbliższe wybory. I mogę zadeklarować, że Koalicja Obywatelska jest zdecydowana, aby te wszystkie zmiany, które ułatwią życie i samorządom, i polskim przedsiębiorcom, my będziemy te zmiany realizować i wdrażać, jak wygramy wybory. Muszę w 2 zdaniach jeszcze. Szanowni Państwo, przedsiębiorcy, z którymi spotkaliśmy się, skarżą się na ręczne sterowanie gospodarką i skarżą się na monopole, które w dużym stopniu utrudniają życie. Słyszeliśmy o takim monopolu chociażby w obszarze kas fiskalnych, gdzie mocą państwowych regulacji przedsiębiorcom uniemożliwia się wybór tańszego rozwiązania. To jest bardzo niebezpieczne, bo wszelkiego rodzaju praktyki skutkują podwyżkami cen i ostatecznie płacą za to ludzie. Przedsiębiorcy też zwracali uwagę na to, że istnieje duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o warunki prowadzenia działalności gospodarczej, chociażby w kontekście podmiotów, które wytwarzają prąd. To wszystko skutkuje działaniami, które ostatecznie powodują wzrost inflacji, powodują drożyznę, która jest jednym z większych obciążeń naszej gospodarki. Myślę, że możemy tu wspólnie zadeklarować, że po objęciu władzy przygotujemy obszerny program demonopolizacji polskiej gospodarki, od Orlenu po te praktyki związane chociażby z kasami fiskalnymi. Dziękuję. Pani poseł Szpiedaga, jeszcze pan prezydent. Dziękuję bardzo. Również zapoznałam się z sytuacją, dzięki panu prezydentowi zapoznałam się z sytuacją szpitala w Grudziądzu i muszę powiedzieć, że po to, żeby ten szpital faktycznie mógł funkcjonować, do czego został zresztą stworzony, wspaniały, dobry szpital z dobrym zapleczem specjalistycznym, potrzeba rozwiązań ogólnopolskich. To nie może być tak, że to będą rozwiązania
że szpitale pojedyncze będą się zadłużały, dlatego że brak jest systemowych rozwiązań. I tu takie systemowe rozwiązania muszą paść. Jak na dzień dzisiejszy, to jak Państwo też wiecie, monopolem takim jest Narodowy Fundusz Zdrowia i właściwie on jest coraz bardziej monopolem, bo właściwie wszystko już skupia w sobie, czyli wydaje decyzje, kontroluje, sprawdza, daje pieniądze, etc. Wszystko w jednych rękach i w rezultacie podmioty nie mają tutaj możliwości jak gdyby w ogóle negocjowania z takim molochem, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Myślę, że szpital w Grudziądzu zasługuje na to, żeby funkcjonował bardzo dobrze, bo tak naprawdę na bieżącej działalności można powiedzieć, że się spina, czyli funkcjonuje dobrze. Oczywiście są te pozostałości, które są dawniej, a to tylko dlatego, że miasto odważyło się w danym czasie, ażeby taki szpital powstał i w tej chwili musi ponosić tego konsekwencje, więc brakuje tak jak naprawdę polityki odtworzeniowej w szpitalach, a tą politykę odtworzeniową powinien określić minister zdrowia. Myślę, że tyle na temat polityki zdrowotnej, bo głównie ta polityka zdrowotna i społeczna to jest akurat moja dziedzina, którą się zajmuję. Jest ona na pewno niezmiernie ważna i tak jak mówię, mogę tylko pogratulować panu prezydentowi, że macie taki dobry szpital, w którym faktycznie można uzyskać te podstawowe potrzeby, które nawet nie podstawowe, tylko właściwie specjalistyczne i to wysoko specjalistyczne, za którymi nie trzeba jechać do sąsiednich szpitali. Oczywiście służba zdrowia powinna być dostępna przede wszystkim pacjentom. Pacjenci nie powinni zagłębiać się w to, jak funkcjonuje szpital, czyj ten szpital jest. On powinien służyć pacjentom i pacjent powinien uzyskiwać w miarę szybko usługę medyczną, dobrze i szybko usługę medyczną. I myślę, że na dzień dzisiejszy na tyle, na ile można tą usługę uzyskuje, ale potrzebne są zmiany systemowe, które powiedzą, że pacjent może maksymalnie czekać przykładowo jeden miesiąc. Jeżeli czeka dłużej, to co wówczas? Trzeba coś zaoferować, prawda? Jeżeli pacjent pójdzie do prywatnego lekarza, bo nie może dostać się do państwowego, to też trzeba wtedy coś zaproponować temu pacjentowi. Ale to nie dotyczy tylko akurat szpitala tutaj, szpitala łącznie z poradniami, bo mówimy zawsze o szpitalu, a szpital to jeszcze poradnie, jeszcze rehabilitacja, jeszcze szereg innych usług, które również świadczy dla pacjentów. W związku z tym tutaj też musimy zrobić, a w ten sposób przynajmniej, tak jak mówię, żeby pacjent nie czekał na usługę zbyt długo. To nie znaczy, że on ma mieć za dzień, za dwa, czy tam za tydzień, ale niech będzie określone, że w przeciągu nie później niż 30 dni czy 60 dni tą usługę powinien uzyskać, jeżeli nie, co wówczas w zamian za to. Myślę, że no jeszcze raz mówię, że chciałabym pogratulować, bo powiem Państwu, że nawet w międzyczasie, jak Państwo tutaj chodziliście po Starówce, ja pojechałam, żeby zobaczyć sobie ten szpital, jak on wygląda. Co prawda nie wewnątrz, ale nawet z zewnątrz wygląda naprawdę okazale i warto go imponująco, tak jest, imponująco wygląda i na pewno tak jak wygląda, tak i funkcjonuje i warto taki szpital utrzymać. Dziękuję. Proszę bardzo, pan senator Czarnowa i pan prezydent. Szanowni Państwo, jeszcze tylko króciutko, bo tu pani poseł i moi koledzy, można powiedzieć, powiedzieli wszystko. Ja tylko powiem tak, to jest już moja któraś wizyta i jak Polska długa i szeroka, wiele rzeczy się powtarza. I na trzy rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze samorządy. Zobaczcie Państwo, wspaniały polski nieład wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość. 2000 zmian wprowadzonych w grudniu, przepisów prawa, gdzie przedsiębiorcy mają je wprowadzić. Ale to, co dotyczy samorządów, tak jak słyszymy, 100 chyba 20 milionów straci miasto Grudziądz na picie. Co mówi premier? No zaraz, co, wy nie chcecie, żeby ludzie płacili mniejsze podatki? No chcemy, tylko jak ludzie zapłacą mniejsze podatki, to do kogo VAT wróci? No przecież ludzie przeznaczają to na konsumpcję. Czyli to jest taki sprytny zabieg. Zabiera się samorządom, uruchamia się konsumpcję od tego 23% VAT-u i gdzie trafia? Wspaniałe dochody z VAT-u. Drugi element mówi tak, no dobra, dobra, ale daję wam rekompensatę. Problem polega na tym, że 120 milionów, a rekompensaty było 40, tak? Nawet nie, ale załóżmy, że 40. I proszę zauważyć, i wszyscy się cieszą, bo przecież mógł premier nie dać nic.
dobrodziej, dał 40, no i co prezydent mówi, no dobra, no chociaż 40 dostał, a zabrał 120, ale już o tym się nie mówi. I to jest ten mechanizm. Teraz jeżeli chodzi o kwestie, to też się powtarza, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, tak jak przedsiębiorcy mówią, tak samo ci, którzy korzystają. Proszę zauważyć Państwo, jaki jest mechanizm. Tak jak dzisiaj usłyszeliśmy, w Grudziądzu cena ciepła mogłaby być o połowę mniejsza, gdyby nie monopolistyczna polityka państwa. I to pan pokazał, jak to w sposób prosty można zrobić. Co to znaczy? Czyli jeżeli ktoś w miesiącu płaci 4 stówy, to normalnie, gdyby nie polityka monopolistyczna, płaciłby 2 stówy. Łatwo sobie policzyć, na ile rżnie tutaj rząd obywateli zamieszkały w Grudziądzu. I tak jak Polska długa i szeroka, tam gdzie jest ciepło, tak to się odbywa. I trzeci element dotyczący paliwa. No, paliwa to każdy z nas korzysta. I proszę Państwa, w 2015 roku marża wynosiła 23 grosze. Dzisiaj wynosi ponad złotówkę. Czyli 75 groszy na litrze. Czyli jak ktoś tankuje miesięcznie 120 litrów, to stówę składa sobie do skarbonki pod nazwą Obajtek. I wtedy 23 miliardy netto zysku, najlepsze dochody w historii z CIT-u, no tak, ale jak my sobie się wyciągamy i bez przerwy płacimy, to te trzy elementy pokazują, już nie będę mówił o innych, które tu słyszeliśmy, że tak daleko się nie dojedzie. Bo jeżeli przeznacza się głównie na konsumpcję, okrada się własne samorządy, żeby pokazać, że one są nieudolne. I po trzecie, wyznacza się monopole, które rżną nas na tyle, ile można. To chcę Państwu powiedzieć, że jest taki kraj, który tak zrobił. Nazywa się Wenezuela, ale radziłbym, żebyśmy w Rzeczypospolitej przykładu z nich nie brali. Nie idźmy to od drogi. Nie idźmy to od drogi. To ja już bardzo krótko, bardzo dziękuję za tą dzisiejszą wizytę, za te spotkania, które się odbyły, zarówno z przedsiębiorcami, jak i też z samorządowcami. To, co wnioski, jakie z tego płyną, to wydaje się, że te problemy, z którymi boryka się grudziądzki samorząd, to są problemy systemowe i dlatego myślę, że takie spotkania są bardzo ważne, szczególnie właśnie w tym okresie przedwyborczym. Dlatego w przypadku, kiedy mówimy o sił finansach, to wiemy, że to wymaga zmian właśnie systemowych. Nie wiem, zmiany udziału samorządu w PIT-cie, zwiększenia tego udziału, czy udziału na przykład w podatku VAT. To samo dotyczy rozwiązań w ochronie zdrowia. Tu także wielokrotnie na ten temat mówiliśmy, zmiany systemowe są konieczne, zarówno dotyczące też monopolu, chociażby Narodowego Funduszu Zdrowia, realnej wyceny świadczeń zdrowotnych, finansowania infrastruktury krytycznej, rozwiązania problemów kadry. Tego samorząd sam sobie z tymi problemami żaden nie poradzi. Więc jakby uwzględnienie tego w pisaniu programów wyborczych i jakby realne spojrzenie na te problemy, które dzisiaj nas dotykają, myślę, że ma bardzo duże znaczenie. Ja się też bardzo cieszę, że mówiliśmy na temat kluczowych projektów dla Grudziądza, między innymi na temat Mostu Północnego. Cieszę się, że to tutaj znajduje akceptację, przyzwolenie. Będziemy o ten most zabiegać. On jest ważny z punktu widzenia rozwoju miasta, całego powiatu grudziąckiego, jak i też powiatów ościennych, chociażby powiatu świeckiego. Więc bardzo dziękuję tutaj szczególnie panu ministrowi, który jest specjalistą od budowy infrastruktury. Dzięki pewnym działaniom podjętym wiele, wiele lat temu, dzisiaj Grudziądz jest doskonale skomunikowany. Jesteśmy beneficjentem tego właśnie skomunikowania. Łatwiej nam pozyskiwać inwestorów i myślę, że w przyszłości będzie jeszcze lepiej. A więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę i za, myślę, kreatywne bardzo rozmowy. Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj najbardziej też do pana ministra Grabarczyka. Chodzi o S5. To jest konkretne pytanie. Wiemy z harmonogramu prac, jeśli chodzi o odcinek Grudziądz-Wirwaldy, że w pierwszym kwartale nowego roku 2024 ma zostać podjęta decyzja dotycząca wariantu, przez które będą po prostu ta droga będzie przebiegała. Jeden z wariantów jest bardzo kontrowersyjny, jeśli chodzi o gminę Grudziądz. Chodzi o tak zwany wariant zielony, ale jest w sąsiedztwie miasta, gdzie właśnie prawdopodobnie do wyburzenia
Jest około 150-200 domów na ten moment. Są jeszcze dwa inne warianty. Ta decyzja, tak jak mówiłam, ma być podjęta w przyszłym roku. Być może już, znaczy na pewno po wyborach, czyli być może kiedy Państwo dojdziecie do władzy. Co byście na dzień dzisiejszy Państwo zadeklarowali mieszkańcom tego kontrowersyjnego terenu? Na co mogą liczyć z Państwa strony, jeśli wygracie te wybory i ta decyzja będzie podjęta no już po wyborach, czyli ewentualnie jeśli Państwo będziecie rządzić? Chciałbym przypomnieć, że Polska w latach 2007-2015 była największym placem budowy w Europie. I proszę sobie przypomnieć, jak niewiele takich kryzysowych sytuacji związanych z wywłaszczeniami, z wyburzeniami mieliśmy w tamtym czasie. My szanujemy każdego mieszkańca Rzeczypospolitej. I staraliśmy się prowadzić inwestycje w sposób najmniej kolizyjny. Zawsze w porozumieniu z samorządami. Zawsze. Bez współpracy rządu, rządowych agent, generalnej dyrekcji i samorządów nie da się uzgodnić właściwego przebiegu drogi. Dziś Polska, jak długa i szeroka, przeżywa falę wstrząsów, które zafundował Centralny Port Komunikacyjny. Ta spółka, nie licząc się z mieszkańcami naszego kraju, poprowadziła szlaki kolejowe przez nowo wybudowane osiedla, przez centra miast w sposób najbardziej kolizyjny z możliwych. My tak nie realizowaliśmy inwestycji i w przyszłości też nie będziemy. Jeszcze krótkie pytanie tylko do Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, takich spotkań pewnie do jesieni będzie dużo więcej. Czy będzie Pan brał udział też w spotkaniach tego typu z przedstawicielami innych partii? Oczywiście, że tak, dlatego że jestem samorządowcem. Wiele problemów, które są do rozwiązania w Grudziądzu, są ponad podziałami politycznymi. Jeżeli mówimy o systemie ochrony zdrowia, no to przecież tutaj to nie ma barw politycznych. Jeżeli chodzi o finansowanie samorządów, to już wielokrotnie mówiłem, budowa przedszkola, remont chodnika, też nie ma barw drogi, tylko chodzi o to, że samorząd musi mieć zabezpieczone finanse. My nie możemy być takim żebrakiem, który wyciąga tylko rękę po pieniądze. Chodzi tutaj o rozwiązania systemowe, a nam się po prostu te środki odbiera. Mamy pewne zderzenie dwóch wizji Polski. Ja też o tym wielokrotnie mówiłem. Polski, która się opiera na subwencjonowaniu, czyli właśnie na takich dotacjach rządowych, a druga to jest wizja takich silnych środków samorządowych, że my w Grudziądzu wiemy, która ulica powinna być remontowana, a nie, że tego typu decyzje zapadają w Warszawie. No, podam przykład, w tej chwili złożyliśmy 10 wniosków do tak zwanego Polskiego Ładu na zabytki, 10 wniosków, ale ja tak naprawdę nie wiem, jakie są kryteria, jaki zabytek będzie remontowany. Ja wiem, który bym chciał, żeby był w pierwszej kolejności, ale generalnie Państwo doskonale wiecie, że nie ma tam żadnych jasnych, znaczy w ogóle nie ma żadnych kryteriów, więc chcielibyśmy, żeby to inaczej funkcjonowało. Więc te problemy samorządowców, tak jak panowie parlamentarzyści powiedzieli, one są zbliżone i wręcz takie same. Wracam dzisiaj też z takiej konferencji samorządowców w Sopocie i tam też jest wymiana poglądów, więc to, co doskwiera w Grudziądzu, jest także w innych miastach i jakby my mówimy jednym głosem jako samorządowcy do różnych opcji politycznych.